Filip, trzy mecze z rzędu niewygrane, po raz drugi zdarzyła się taka seria Lechowi Poznań, jeśli chodzi o Ekstraklasę w tym sezonie. Martwić może na pewno to, że rywale w każdym z tych spotkań obejmowali prowadzenie, musieliście gonić wynik. Dwa razy się udało z Górnikiem Zabrze. Nie, jaką ty masz tutaj odpowiedź na to, co dzieje się w tych ostatnich meczach z Kolejorzem? Myślę, że nic się nie dzieje. Myślę, że to jest po prostu też kwestia czasami trochę szczęścia, trochę czasami wykorzystania okazji i zachowania zimnej krwi w odpowiednich momentach. A co do pierwszej traconej bramki, to też udowadnialiśmy w tym sezonie, że potrafiliśmy po straconej bramce odbić się i wygrać mecz mimo wszystko, czy Jagiellonia, czy Widzew na wyjeździe, więc musimy ciągnąć, powiedzmy, energię z tych wspomnień niż z tych bardziej negatywnych i mam nadzieję, że wszystko wróci na właściwe tory. Cztery kolejki zostały do końca Ekstraklasy. Jakie wy sobie sami w szatni stawiacie jeszcze cele na te cztery ostatnie mecze? Co chcielibyście tutaj wywalczyć? Myślę, że nadrzędnym i pierwszym celem jest zajęcie trzeciego miejsca i postarać się wygrać wszystkie cztery mecze, bo my chcemy po prostu zakończyć ten sezon z przytupem, zakończyć go z wisienką na torcie i zakończyć to na trzecim miejscu, bo trzecie miejsce jest dla nas bardzo ważne. Jasne. Teraz jeszcze pytanko dotyczące minut, bo ty jesteś zawodnikiem, który rozegrał tych minut najwięcej w tym sezonie. Zaczyna pojawiać się taki argument dotyczący tego, że może być pewne znużenie, zmęczenie sezonem. Lech ma 52 mecze w nogach, 4 jeszcze przed. Jak ty to skomentujesz? Jak wy się czujecie fizycznie w kontekście tej końcówki sezonu? Ja myślę, że nie ma w ogóle takiego momentu, że jest jakieś znużenie. Absolutnie nie. Myślę, że po prostu my musimy w głowie to wszystko rozegrać i tak jak i zmęczenie, tak i może pojawiać się znużenie. Oczywiście zawsze pojawiają się jakieś negatywne myśli, ale myślę, że w tym aspekcie to wszystko jest głowa. To wszystko zależy od nas i gdzie głowa poniesie, tam nogi pójdą za głową, więc tym razem też dużo zwracamy na to uwagę, że te cztery mecze to jest bardzo ważna część sezonu i tak jak zawsze powtarzam, że właśnie w kwietniu, w maju to są te decydujące miesiące, a nie wrzesień, październik, więc tak jest też tym razem i miejmy nadzieję, że zakończymy to z przytupem. W pierwszej rundzie przeciwko Krakowi, które jest waszym najbliższym rywalem, był taki bezbramkowy remis, dosyć bezbarwny. Krakowia, mam wrażenie, że to będzie taki zespół, który troszeczkę dostosowuje się do rywala w tym sensie, że czeka na to, co zrobi rywal, a raczej rzadko przyjmuje inicjatywę w meczu, więc myślę, że tutaj inicjatywa będzie po waszej stronie w tym sobotnim spotkaniu. Myślę, że historia wszystkich meczów u siebie pokazuje, że każda drużyna przyjeżdża tutaj bardziej reagować na to, co my zrobimy, niż sami wychodząc z inicjatywą i myślę, że tak będzie też tym razem, chociaż my musimy też jakby na to się uzbroić i odpowiednio na to reagować, bo nie na tym to polega, że ktoś się zamuruje i będzie nas cały czas kontrował. My musimy też na to odpowiedzieć właściwymi założeniami taktycznymi i tak też, miejmy nadzieję, będzie i teraz. I ostatnie pytanie o akcję Kibicuj z klasą, która jest w sobotę podczas meczu. Sporo dzieciaków do 16 roku życia będzie na trybunach. Masz jakieś wspomnienia związane z tymi meczami? Inna jest troszeczkę atmosfera wtedy na trybunach? Nie, myślę, że Kocioł ma swoich stałych fanatyków i to Kocioł jakby dyryguje całym dopingiem na stadionie, chociaż wiadomo, fajnie jest zaszczepić miłość do Lecha Poznań u młodych kibiców, więc miejmy nadzieję, że sprawimy im fajne wspomnienia, które będą mogli wspominać, jak i zaszczepić w nich miłość do Lecha Poznań.